100% czysto na heksie w przeciągu następnych dwóch miesięcy. Pokażę Wam o co tutaj chodzi i jak tutaj właściwie jest tako, podejmę takie małe ryzyko z próbą zarobienia również w 100% na Ethereum. Witam X-Grosz z tej strony, witam na kanale KryptoKamikadze, ale zanim o tym, to chciałem Wam jeszcze pokazać, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Otóż dotkniemy Ilona Maska, który śmieje się z Billa Gatesa i analizy technicznej. To, co wszyscy podchodzą do tego w różny sposób. Analiza techniczna, rysowanie różnego rodzaju kresek, szczałek, jak do tego podchodzić, i czy to jest naprawdę horoskop, czy ma to coś więcej z tym wszystkim wspólnego. Ale na sam początek dotknę komentarza i komentarzy, które czasami wpadają pod filmach, i tutaj pan Kamuflażer napisał tutaj, że niektóre komentarze brzmią jakby. Ich kreatorom, czyli komentarze pod moimi filmami, brzmią, jakby ich kreatorom coś się poprawnie nie zbierało w głowach. Przychodzą tutaj, aby wyładować swoją złość i frustrację, jednocześnie nienawidzą każdego, kto osiąga jakikolwiek sukces. No, widzę czasami tutaj takie małe: dzięki za komentarz, wielki widzę tutaj taką małą. E, małą zawiść czasami, lub takie docinki w moją stronę z różnego, z różnego rodzaju stron. I powiem Wam, że już mnie to nie dziwi. Czasami mógłbym po prostu te komentarze usuwać, albo po co je usuwać, czasami wolę po prostu odpowiedzieć. Na przykład tutaj Piotr pisze X grosz, nadal grasz na dźwigni. Jak tak, to graj, graj, na pewno wygrasz. Zdziwiłbyś się, Piotr, zdziwiłbyś się, Piotr, ale czuję tutaj, tak jak napisałem, czuję zawiść. A tutaj Smart Invest. Chociaż to Smart Invest to jest nadużycie chyba w, 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 w tym przypadku, że filozofuję na swoim kanale i dlaczego w dwie minuty nie powiem to, co mówię przez 20 minut. <laughs> Oczywiście, w dwie minuty mogę powiedzieć to, co mówię przez 20 minut. A, świetne. Świetne. Ale również by, bywają pytania zwykle takie czysto. Jak ja to widzę, dlaczego ja to tak widzę? I nie wiem, czy to pytanie jedno jest z takich, czy tutaj jest jakiś podtekst w tym pytaniu, ale Robert pyta tutaj, o co chodzi z tymi pożyczkami, o których ostatnio mówiłem. Mówiłem o Uniswapie, ale mówiłem też o Kawie, i mówi, że totalnie nie widzi, totalnie nie widzi, w jaki sposób miały, bo miałoby to sens, aby zakładać swoich na przykład 10 itirium po to, aby wziąć kredyt na, na 7 itirium. Jaki to ma sens? Jeśli ciągle potem musisz spłacać, to 10 i tak dalej, i tak dalej. A więc a, zacznijmy od, tego, od, tego proste, od tej prostej rzeczy, którą e, powiedziałem, że jeżeli chodzi o pożyczki, to z czasem każdy to sobie zrozumie, dlaczego i w jaki sposób mógłby użyć takiej pożyczki, ale podam Wam przykład, e, cofając się w czasie, ponieważ jest łatwiej niż jakbym. Przykładowo wróżył przyszłość, bo wtedy każdy może mi powiedzieć, że tak nie będzie. A więc zróbmy to, co już było. A więc powiedzmy, że w grudniu moja żona chciała kupić sobie samochód i powiedziała, że potrzebuje na to 40 tysięcy dolców. I teraz mogłem sprzedać 10 bitcoinów. Mogłem sprzedać 10 bitcoinów, w grudniu bitcoiny były po 4000, a więc sprzedałbym 10 bitcoinów po 4 tysiące, miałbym 40 tysięcy, byłby samochód. Prosta sprawa. No bo, no bo tak tutaj Robert pisze, że po co dawać 10 w zastaw, jak możesz sprzedać po prostu swoje 7 i, i, i tyle. I nie zastawiasz nic. Po co dawać kontrolę komuś? Oczywiście, mógłbym sprzedać te 10, mieć 40 i kupić samochód. Ale, również w grudniu, zamiast sprzedać te 10, mógłbym wziąć 15 i zastawić te 15 i pożyczyć wartość Fiata, czyli 40 tysięcy dolarów, wartość równowartość 10 bitcoinów w tamtym czasie, Pożyczyć 40 tysięcy i kupić ten samochód, i ciągle mieć te całe 15 bitcoinów plus kredyt na 40 tysięcy. Teraz przesuńmy czas do dzisiejszego dnia. Bitcoin jest w tym momencie mniej więcej ile? 10 tysięcy? 10 tysięcy. No i proszę, mamy 10 bitcoinów, które, na które wziąłem kredyt 40 tysięcy. Więc co? W tej chwili mam ciągle 10 bitcoinów, które jest warte. 100 tysięcy. Muszę tylko spłacić 40 tysięcy, aby odzyskać te 100 tysięcy. Prosta sprawa, czyli ciągle jestem 60 tysięcy do przodu, a nie spłaciłem, nie, nie sprzedałem tych 40, jestem już bez, totalnie bez bitcoinów. Więc to jest po prostu, to jest po prostu e, powód, dla którego niektóre rzeczy, niektóre kredyty, brane pod zastaw miałyby sens, jeżeli wierzymy, jeżeli wiemy, jeżeli jesteśmy przekonani, że będzie to dla nas dobrze działało w odpowiednim miejscu. Nie ma oczywiście swoje ryzyko i poziom ryzyka, i, i, i tolerowane ryzyko, każdy dopasowuje do siebie, tak jak tutaj napisałem, ale w ten sposób to w ten sposób to powinno by zadziałać. Teraz e, i nikogo nie namawiam do tego, aby to cokolwiek robił. Namawiam tylko do zastanowienia się nad tym. Teraz jeżeli chodzi o to, co robiliśmy na Uniswapie, czy to, co robimy na Kawie, to nawet jest jeszcze inna sprawa, bo na przykład na Kawie to daliśmy w zastaw BNB i wzięliśmy USDX. I teraz to USDX, które wzięliśmy, nawet nie wykorzystujemy, tylko mamy pod ręką, że w każdej chwili w razie W możemy spłacić, tą, spłacić ten kredyt USDX-ami i wziąć swoje BNB z powrotem. W razie W, gdyby na przykład BNB zaczął się źle zachowywać, albo gdybyśmy coś takiego zauważyli, bo nie użyliśmy nawet tego isdx Dlaczego to zrobiliśmy? Tylko i wyłącznie po to, bo kawa robi dystrybucję tokenów kawa wszystkim tym, co mają pożyczki w ich systemie. Trochę takie to. Ja wiem, ja, ja, ja widzę drugą stronę również. Ja widzę drugą stronę również i widzę zagrożenia, widzę. E, w jaki sposób to wygląda. Widzę, w jaki sposób to jest, jakby taki młynek powstaje, ale jest jedna sprawa: albo, albo jesteś w grze, albo jesteś poza grą. Jeżeli wybierasz, wybierasz krok, że wchodzisz w grę, to rozgrywaj to w najlepszy sposób, jaki potrafisz. Zastanów się nad tym, co masz robić, i rozgrywaj to w najlepszy sposób, jaki potrafisz, i najbardziej zachowawczy i dobry sposób, jaki potrafisz. Więc takie jest moje podejście do tego tematu. Teraz przechodząc z automatu w stronę e, heksa. Jak pamiętacie, co do heksa dostawałem mnóstwo negatywnych komentarzy. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo negatywnych komentarzy: jaki to jest skam, jaki to jest przekręt, jak to tutaj nie wszyscy nie stracimy i tak I po kolei pokazywałem filmy, a o heksie filmy robiłem do tyłu już, oho, oh, ho, jeszcze. Pół roku przed tym, jak heks w ogóle wszedł na rynek, robiłem filmy, filmy o tym. Więc okej, okay, ja postanowiłem, że zbadałem temat najlepiej jak potrafiłem w swoim wykonaniu i postawiłem zachowawczo wchodzić w ten sposób, co potrafiłem zrozumieć, i wchodziłem w sposób heksa. A więc, w heksie, sami widzieliście, sprzedałem 100 tysięcy, potem sprzedałem milion tych heksów, zamieniłem to na, hmm, pamiętam, milion heksów jest film, jak milion heksów sprzedaje za 19 Ethereum. I pamiętam, jak nawet ci złośliwi, którzy byli złośliwi w stosunku mnie i Heksa, mówili śmiesznie, że o co z tego, że sprzedajesz za 19 Ethereum tego Heksa, jak ten jak Ethereum nagle spadnie i będzie warte 0, czyli ciągle nic nie masz. No, wtedy Ethereum było chyba coś po 150 dolarów, teraz jest po prawie 400, więc rzeczywiście to. W jaki sposób ludzie komentują, i tutaj chciałem Wam coś pokazać. Nie wiem, czy mi się uda. OK. Tutaj jest coś takiego jak 5 Rules of Trading, ale to się odnosi do wszystkiego. What other people think of yours. Trading is none of your business. Czyli co ludzie myślą o tym, co ty robisz, nie jest Twoim biznesem, nie jest Twoim, twoim interesie. Interesować się tym, co ludzie myślą na temat tego, co ty robisz. Po prostu skoncentruj się na tym, co robisz, i rób to, wiedząc, czy i rozegrywając to, czy dobrze to robisz. Zrozumieć, co, ci, co się posiada, dlaczego, bla bla, wczoraj o tym mówię. A więc wracając do Uniswapa i, i, i wracając do Heksa. Wiem, że sporo osób, mimo tego, sporo osób ma Heksa, i sporo osób ym, z tym Heksem, że tak powiem, się lekko zaznajomiło i wie, o co tutaj chodzi. Teraz pokażę wam, dlaczego. Mam zamiar, dlaczego zarobię 100% na heksie w przeciągu następnych dwóch miesięcy, i to 100%, mam nadzieję, przełoży się na 100% w Ethereum, ponieważ wiecie, że chcę zbudować e, portfel Ethereum, coraz większy i większy i większy, większy, większy portfel Ethereum. Ethereum mnie ostatnio e, bardzo interesuje, mnóstwo tego Ethereum próbuję skumulować, ile się tylko da, chcę wszystkie Ethereum, więc e, oczywiście żartuję, ale. E, ale chcę po prostu kumulować Ethereum. I widzicie, że to Ethereum kumuluje wszędzie. Ostatnio traduję Ethereum, e, ostatnio, e, jak widzieliście, zamieniam Ethereum, e, Unii na Ethereum, wszystko w Ethereum. No więc, e, jak to będzie wyglądało w tej chwili na Heksie? Nie wiem, czy wiecie, ale za dwa miesiące na Heksie będzie tak zwany Big Payday. Czyli wszystkie stejki, które są e, od teraz nawet do tej daty, kiedy właściwie zobaczcie tutaj, do tej daty, kiedy ten dzień minie tego końca dystrybucji z heksa, wszystkie te stejki mają tak zwany dodatek stuprocentowy. A więc zobaczcie tutaj, wczoraj, to było dosłownie wczoraj, wczoraj włożyłem tutaj 115 tysięcy heksów na 60 dni, właściwie 62, bo tutaj zobaczcie. 61 dni do końca, aby dostać, tu jest raptem tylko 45 heksów w procencie, ale drugie tyle w e, tym procencie Big Payday. A więc w tej chwili, nieważne co, w tej chwili, wkładając cokolwiek na heksa, to znaczy nie w tej chwili, to było cały czas tak, tylko ci, co się Interesują tym, to o tym wiedzieli. Ci, co się nie interesują, to nie wiedzieli. Bo tak cały czas było. Zobaczcie, tutaj na przykład procent jest 27% tego stejku. I na przykład tutaj mam 100 tysięcy heksów, które było włożone już ho, -ho, ho, ile temu. I na przykład 104 tysiące da mi 218 tysięcy. Za ile dni? Za 265 dni. <laughs> Ale tak naprawdę 4 tysiące tylko y, zarobię na stejkowaniu ale na big paydayu, czyli na tym wielkiej wypłacie zarobię te 100 tysięcy. I tak ze wszystkim, pół miliona heksów i tutaj dostanę milion heksów. Tak naprawdę tylko 43 tysiące na stejkowaniu, ale ten drugie pół miliona z tego big payday. A więc o co chodzi? Więc w tej chwili mógłbym zaryzykować, że kupuję jedno Ethereum, przeznaczam jedno Ethereum, na, na przykład przeznaczam jedno Ethereum, na 87 tysięcy heksów. Te 87 tysięcy heksów stejkuje na heksie na następne 60 dni, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli stejkujemy krócej, to nie dostaniemy tego, tego, big payday. To jest dzień, w którym kończy się dystrybucja heksa i w tym momencie, przed tym dniem, jeżeli kończysz swój stejk, to nie dostajesz tego dodatkowego procentu, ale jeżeli po tym dniu kończy się twój stejk, to dostajesz ten dodatkowy procent. Czyli ten dodatkowe 100% prawie. Więc w tym momencie, powiedzmy, gdybym tak, nie wiem, czy to mi się uda pokazać, 100, no nie będzie. No dobra, 100, raz, 2, 3, 100 tysięcy. I jakbym dał to na przykład na 60 dni, zobaczcie, to wtedy miałbym 172 tysiące. Czyli. Dodatkowo mam prawie, 100, prawie dodatkowo 70 tysięcy heksów, czyli niecała, ale żeby dostać na przykład 65 dni, to już by było dalej 172 tysiące i tak dalej. Wczoraj było to lepiej, 60-70 dni. Z każdym dniem jest to po prostu, z każdym dniem jest to, z każdym następnym dniem ta, ten big payday, także tak powiem, maleje, ale jest to prawie 100%, jest to 173%. Okay? Więc w tym momencie, licząc na to, że zamrażając powiedzmy te 87 tysięcy Ethereum, dostanę prawie 100% więcej, Ethereum, prawie 100 heksów. A więc zamrażając te 87 tysięcy heksów na następne 60 dni, dostając następne prawie 100%, to jest na 100% dostajesz następne 100% heksów. Jedyny myk jest teraz, czy... Hex w stosunku do Ethereum utrzyma swoją cenę, czy po Big Paydayu czasami e, nie będzie takiej wyprzedaży Hexa w stosunku do Ethereum, że po prostu e, ta sprzedaż, czyli ta cena Hexa w stosunku do Ethereum po prostu poleci. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, a więc jest tutaj ryzyko. Dlatego nie mówię, że, o, zapakuję tutaj wszystkie Ethereum i podwoje, bo to by było ryzyko olbrzymie, ale jest jakiś stopień ryzyka, i jest jakiś stopień prawdopodobieństwa, że może się to dobrze wydarzyć, i można prawie podwoić swoje Ethereum w przeciągu następnych 60 dni. Taka jest strategia. Jeżeli nie rozumiecie kompletnie, o czym mówię, to nie bawcie się tym. Prosta sprawa. Jeżeli rozumiecie, o czym mówię, ponieważ jesteście w Heksie dłużej niż. Niż jeden dzień, czyli dopiero pierwszy raz dzisiaj nie słyszycie o heksie, tylko już słyszeliście i jesteście w heksie, no to od razu załapiecie o co chodzi i pomyślicie, wow, rzeczywiście, czekaj, czekaj, następne 60 dni. Może się to całkiem nieźle, może się to całkiem nieźle opłacać. A więc w taki sposób to, w taki sposób to wygląda. Więc to jest, to jest moja taka ciekawostka na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób i jak mam, mam zamiar sobie zaryzykować z jakimś tam funduszem po to, aby pomnożyć swoje Ethereum. I zobaczymy, czy się uda. Zobaczy, czy się uda. Jeżeli się uda, zobaczę, jaka będzie cena. No, pierwsza i podstawowa rzecz. Bierzemy tutaj to, zamiast USD wpisujemy Ethereum. I zobaczmy. Hex w stosunku do Ethereum jest, proszę, tutaj. 4,0,11. OK. A więc to jest hex w stosunku do Ethereum. Jeżeli ta cena hexa do Ethereum się utrzyma... To wtedy będziemy wiedzieli, że możemy podwoić swoje, swoje Ethereum. Czyli wyjść z heksa i podwoić Ethereum. Jeżeli ta cena spadnie o połowę, to znaczy, że wyjdziemy i wejdziemy z tym samym. Prosta sprawa. Takie jest, takie jest założenie. A więc na tym to, na tym to polega. I, I to by było tyle z takich z takich moich dzisiejszych zwierzeń jeżeli chodzi o to jaki następny krok ryzykowny mam zamiar podjąć jeszcze jedną rzecz chciałem dotknąć o której dzisiaj jeżeli chodzi o traderów pierwsza rzecz ciekawa to jest to że otwarte zainteresowanie czyli otwarte pozycje na ogólnie na puts jeżeli chodzi o bitcoina jest bardzo duży numer który ustawia Bitcoina pod 9000, więc wiele ludzi, wiele ludzi, obstawia Bitcoina po 9000 i nie chodzi nie chodzi o to, że nie chodzi o to, że ten Bitcoin na 100% w te 9000 uderzy, ale jest ciśnienie w dół. Więc ja jestem bardzo kiepski jeżeli chodzi o granie na shorty, to już sobie z tym zdaję sprawę, więc albo będę czekał na wahnięcie się w dół po to, żeby zapakować się w longa. No, albo gdzieś spróbuję, jeżeli moje linie i moje indykatory i znowu teraz o indykatora sekundę, moje indykatory wskażą mi odpowiedni kierunek, spróbuję tego shorta, chociaż wiem, że nie powinienem. Teraz e, analiza techniczna, o której wszyscy różnie się wypowiadają i sam często o tym w różny sposób mówię, e, analiza techniczna jest tylko częścią strategii każdego tradera. To chciałem dodać, a więc e, Idealnym wydarzeniem, i tutaj akurat to wyczytałem gdzieś, więc Wam po prostu puszczam dalej, jest tak zwana konfluencja, kiedy to wszystkie wskaźniki pokrywają się i mają wspólny sygnał. I konfluencja to nie jest dokładnie słowo z tradingu, jest to wyjęte gdzieś tam z zupełnie czegoś innego, ale po prostu, gdzie wszystko zmierza w tym samym kierunku, gdzieś się łączy i zmierza w tym samym kierunku, to jest właśnie to. E, ten taki dobry sygnał. A więc nieważne co używamy. Czy używamy MACD, czy RSI, to RSI, czy używamy EMA, to 1030, mój, mój taki personalny. Czy w ogóle takie bardziej wskazujące trendy, ten EMA, czyli średnią 200-dniową, czy 50-dniową. To, to już jest takie wyznaczenie trendu. Czy coś jest Zbytnio wyprzedane czy zbytnio wykupione. To jest, wszystkie te wskaźniki w odpowiedni sposób muszą się gdzieś na siebie nakładać, po to, aby podjąć odpowiednią decyzję. Więc im dłużej jesteście w tradingu i dłużej ja jestem w tradingu, tym bardziej widzę znaczenie tego, że gdy zaczynam używać i nakładać te wszystkie wskaźniki jeden na drugi, coraz lepiej mi się to po prostu zgadza. Coraz lepiej mi się zgadza. A więc, um, weźcie to pod uwagę i w swoich analizach co do tradingu, um, nie kierujmy się tylko i wyłącznie, wiecie, przeczuciem, to już absolutnie nie powinno być, ale weźmy pod uwagę to wszystko, co wskazują nam, e, wskazują nam wskaźniki i analiza techniczna, tak jak powiedziałem, nie jest wyznacznikiem, nie jest świętym gralem, ale jest częścią strategii. I dobrze jej, dobrze jej czasem używać. No i raz jeszcze, to co inni ludzie mówią, to co inni ludzie myślą o tym, co ty robisz i jak to robisz, to jest małe znaczenie, to nie jest Twój biznes. I, i, i może to, te pięć reguł, to może są, może są warte przemyślenia, ale może o tym zrobimy sobie zupełnie inny odcinek. A więc, e, aha, miałem powiedzieć o Elonie Masku. <laughs> Elon Musk. Powiem wam, że m, tak już na sam koniec, że Elon Musk mówi, że, że, że się nie da zaszczepić Billowi Gatesowi i nazywa go totalnym knucklehead. A, a, z Dwojga złego ani jeden, ani drugi nie jest, że tak powiem, obrazem, obrazem zdrowia, jeżeli chodzi o wygląd. A, i, 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 że tak powiem... Jeżeli miałbym, brać, jeżeli miałbym brać przykład, co jest dla mnie zdrowe, w jaki sposób w jaki sposób postępować, aby być zdrowym, jeżeli chodzi o ruch, jedzenie, o życie, to ani Bill Gates, ani chyba Elon Musk nie jest dla mnie przykładem tego, więc co nie znaczy, że może to teoretycznie nie wiedzą więcej niż niektórzy, że tak powiem, Niektórzy praktycy, no ale to już zupełnie inna sprawa. Myślę, że taka ciekawostka, która po, prostu, która po prostu gdzieś tam może zabrzmieć w mediach i możemy o tym usłyszeć tu i tam. Ciekawe w ogóle, jak tutaj ktoś, ktoś fajnie napisał. Ciekawe, a, czekaj, ciekawe, a maja, w TVN nie, po, no, TV nie mają zagadkę, jak to pokazać. No, definitywnie w TVN nie mają zagadkę, jak to pokazać. TVN tak nagania na szczepionki, że aż, że aż boli. No, kiedy nie włączę, to, to słyszę ostatnio tam. Jeden z tych posłów mówi. O, ja chciałem zaszczepić moją mamę, nie masz nigdzie szczepionek. Gdzie ja mogę kupić szczepionkę, żeby ją zaszczepić? Co mu robi rząd? Bla bla bla. Śmiechu warte. Śmiechu warte. Ci ludzie potrzebują szczepionki, ale zupełnie innej. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.